cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe od 29 lipca do 4 sierpnia. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jakby się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co z Wami rezonuje, a całą resztą się w ogóle nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Czytania na sierpień oraz czytania z cyklu Wybierz kartę i co nowego przyjdzie na lato tutaj gdzieś podlinkuję, ale znajdziecie je też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką. Byki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Dla nas właściwie, bo ja też jestem bykiem. Tutaj jest karta dwójki buław. Jest ona związana z rozdrożem, ale też w sumie troszeczkę ze strefą komfortu. Zobaczymy na resztę kart. Co do Was przychodzi? Piszcie też koniecznie, jakie macie znaki ascendentalne. Ja to baran i sprawdzajcie też czytania dla nich. Nie dla baranów, tylko dla swoich ascendentów. Tutaj przychodzi dziesiątka mieczy. Takie uziemienie może bym powiedział. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta gwiazdy, więc być może koniec iluzji? Albo jest mniej czasu dla wodnika, bliźniąt bądź wagi. Jak wy się przedstawiacie w tym tygodniu, na początku nowego miesiąca? No, byki przedstawiają się jako czwórka kielichów. Być może czegoś nie jesteście pewni, albo w ogóle może to być lekko rozlazły tydzień. Czy to coś złego? Nie wiem, niekoniecznie. Może po prostu macie lenia, może komuś się nie chce, albo jest gorąco i po prostu to wpływa na Waszą motywację w tym tygodniu. Piszcie, z których miast pochodzicie i czy rzeczywiście jest u Was gorąco. No, ja z Londynu i no, powiedzmy, jest 20-23 stopnie, nie jest źle. Rada dla Was. W radzie jest ósemka mieczy, która też pojawiła się u baranów, czyli u mojego ascendentu, i czego nie robić, czego raczej unikać. Unikać karty umiarkowania, a to ciekawe. O, i zobaczcie, z przełożenia macie króla buław z kolei. Być może ktoś z trygonu ognia, baran, lew lub strzelec, tutaj na Was bardzo oddziałuje. Pojawiło się, słuchajcie, chciałem powiedzieć, sporo wielkich arkan, no ale dwie karty z nimi związane, czyli umiarkowanie i gwiazda. To właściwie całkiem nieźle, ja bardzo lubię te karty, a gwiazda jest moją ulubioną, ale zacznijmy od tego, że ten król buław, który jest z przełożenia, no jasne, on mógłby wskazywać na kogoś z trygonu ognia, co będzie tutaj dosyć mocno wpływał na Was w tym tygodniu. Być może jest to ktoś, kto lubi sobie porządzić, podyktować, że tak powiem, ale słuchajcie, wydaje mi się, że w ogóle ten tydzień gdzieś wymaga od Was takiego skupienia, umiejętności zarządzania, przybojowości, także wiecie, gdzie diabeł nie może, tam byka pośle. Coś na tej zasadzie. To jest taki tydzień, który być może jest od Was wymagający na tyle, że musicie rzeczywiście pokazać swoje umiejętności organizacji, delegowania, no i takiego motywowania innych,
Słuchajcie, no najtrudniej się motywuje innych, jak samemu się nie ma motywacji, ale cóż, no, tutaj już wymyślać nie będę. Zobaczcie, dla Was w ogólnej energii jest dwójka buław i no to może być rozdroże, czyli zastanawiacie się, czy rzeczywiście dalej spotykać się być może na przykład z osobą, która jest troszeczkę apodyktyczna, lubi rządzić i przewodzić. Zastanawiacie się, czy to jest dla Was, macie wątpliwości w tym tygodniu. Ewentualnie dla części z Was jest to po prostu tydzień lekko rozleniwiony, w którym trudno Wam się podejmuje decyzje, albo trudno wraca do pracy po urlopie. Jest takie, musicie wszystko sobie przemyśleć 100 razy, zanim podejmiecie decyzję. Czy to źle, czy dobrze, to już pozostawię Wam do oceny. Do oceny. Zobaczcie, przychodzi do Was dziesiątka mieczy i tutaj mam wrażenie, że komuś z Was po prostu ręce, witki i wszystko inne opada po prostu, bo już być może nie macie do kogoś cierpliwości. Tak też może być. Że na przykład w pracy czy w rodzinie tutaj się okazuje, że no ktoś jest rozlazły, nikomu się nic nie chce, wy tutaj próbujecie właśnie motywować, zarządzać, no i momentami rzeczywiście no Wam witki opadają, bo po prostu gdzieś nie widać tego, no wiecie czego, czego nie widać. Piszcie w komentarzach, czego nie widać, jakiego słowa mi zabrakło. Końca nie widać, nie wiem, rezultatów. No to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, na pewno mam wrażenie, że ktoś z Was w tym tygodniu odpuszcza sobie przejmowanie się tym, co mówi do Was baran, lew, strzelec, albo w ogóle osoba, która lubi sobie porządzić i podreperować swoje ego, tutaj wbijając innym szpilę. No, na Was to nie oddziałuje w tym tygodniu. I też podkreślę, tak jak mówiłem wcześniej, że trochę macie w tym tygodniu lenia, gdzie tydzień jest raczej wymagający. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi moja ulubiona karta gwiazdy i powiem tak, no ona tutaj w negatywie mówi o pewnego rodzaju iluzji, czyli koniec patyczkowania się albo koniec rzeczywiście takiego przymilania się, tylko raczej gdzieś tutaj przychodzicie w taki tryb, nawet bym powiedział buntowniczy, zwłaszcza w stosunku do osób, które no, tutaj za bardzo się nie starają. Buntowniczy i zaraz po tym buncie po prostu się wycofujecie, żeby ktoś sobie przemyślał, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ktoś się stosuje do Waszych próśb, że tak powiem. No to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że wypadałoby po prostu w tym tygodniu troszeczkę być może zejść na ziemię i spróbować zrobić dodatkowe pieniądze, zastanowić się, gdzie przycisnąć więcej, żeby one się pojawiły, albo może przestać ruszać konto oszczędnościowe lub tam, wiecie, ze świnki skarbonki wyciągać. Zobaczcie, byki, Wy przedstawiacie się jako czwórka kielichów i czwórka kielichów, no to może mówić o takim niezdecydowaniu się, o niezdecydowaniu, o takiej energii, w której no, wiecie, że jest przed Wami jakiś potencjał, ale nie do końca wiecie, co z nim zrobić. I to też być może a propos osób, które muszą podjąć jakąś ważną decyzję zawodową w najbliższym czasie. Tutaj mam wrażenie, że o, karetka pogotowia, dlatego zrobię momento. Tutaj właśnie, może właśnie, o wybaczcie, że cmoknąłem, ale właśnie może chodzi o to, że no zgubiłem wątek. Bykom jest się trudno w tym tygodniu skupić, zorganizować. Być może mają ważną decyzję do podjęcia i długo zwlekają. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że rzeczywiście odpuszczacie sobie kogoś, kto zachowuje się jak pies ogrodnika albo na przykład ostatnio coś tam, no powiedzmy, nie grał. Może nie to, że nie grał, ale trudno było dogodzić tej osobie. W tym tygodniu mam wrażenie, że raczej się odsuwacie, nie z Wami te gierki, Wy się macie czym zajmować. O! Rada. Ósemka mieczy. Nie autosabotuj się, nie krytykuj siebie, uwierz w siebie i tak naprawdę
tak paradoksalnie, czasami trzeba się pobabrać, żeby zaraz móc wyjść z, słuchajcie, energią i motywacją. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Chodzi mi o to, że powiedzmy, jeśli jest jakiś, powiedzmy, spadek energii, to nie krytykować siebie za to, tylko zastanowić się, jak można to wykorzystać, albo rzeczywiście może odpocząć wreszcie, albo skąd się wziął ten spadek, albo po prostu na taki moment sobie pozwolić. Nic złego się nie dzieje. Jeszcze jedna rzecz. Nie pozwolić komuś zapędzić was w kozi róg, albo tak, wiecie, bawić się w ciuciu babkę, w kotka i myszkę z wami. Absolutnie. Również to się tyczy spraw zawodowych. Czego nie robić, czego unikać? Karta umiarkowania. I słuchajcie, tutaj bym powiedział w ten sposób, żeby byki nie uznawały półśrodków. Zwłaszcza jeśli macie do czynienia z tymi osobami, które się tutaj ostatnio chciały doigrać. To jest jedna rzecz, ale też mam wrażenie, że bardzo dużo spokoju, uziemienia wam da. Czas spędzony na świeżym powietrzu, w naturze, na łonie, natury oczywiście, przytulając drzewa, plecąc wianki z łąkowych kwiatów i tak dalej, i tak dalej. Byki, bądźcie na zewnątrz, jak najczęściej się da, czerpcie energię z natury. Wszystkiego dobrego. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są już czytania na sierpień, czytania z cyklu Wybierz Kartę oraz czytanie, które zrobiłem a propos tego, co nowego przyjdzie na lato. Tutaj ja gdzieś wszystkie podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.